A jak ty zadajesz pytania, a może zamiast pytać wydajesz opinię ze znakiem zapytania na końcu? Dziś o pytaniach. Wiem, pewnie myślisz, no weź pytania, a co ciekawego jest w pytaniach? Samo pytanie już zawiera w sobie jakąś ciekawość, bo przecież nie zadawalibyśmy go, gdybyśmy nie oczekiwali na nie odpowiedzi, której nie znamy, a która nas interesuje, prawda? Otóż nie chodzi mi o same pytania, bynajmniej, ale o sposób, w jaki je wypowiadamy, a dokładnie o intencje, ale po kolei. Często pozostając w związku, mamy problem z komunikacją i wiele par skarży się na to, że nie potrafią ze sobą rozmawiać. Weźmy przykład pomagania w domu. Kobiety nic nie mówią, bo uważają, że mężczyzna powinien się domyślić, a mężczyzna nic nie robi, bo przecież nie czyta w myślach. Nikt nic nie mówi, on nic nie prosi, to znaczy, że nic nie trzeba robić, bo nic nie chce. Kobieta po jakimś czasie zaczyna się wściekać, atakuje mężczyznę i staje się zadziorna. Mężczyzna próbuje się bronić i tłumaczy, że przecież o nic go nie prosiła. Ona ostentacyjnie robi to sama, a przy okazji obraża się i nie rozmawiają ze sobą kilka dni. Tak tworzy się błędne koło. Potem spotykamy się z zarzutem ze strony partnera, partnerki, że atakujemy słownie albo że warczymy. Wyobraźmy sobie taką sytuację. Mąż robi sobie wieczorem herbatę i mówi do ciebie tak. Kochanie, zrobić ci herbatę? Odpowiadasz, tak, poproszę. Ale mąż tego nie słyszy i nie robi ci tej herbaty. Ty przychodzisz za jakąś chwilę do kuchni i spostrzegasz, że na stole nie stoi kubek parującego napoju. W tym momencie zaczyna się wewnętrzny monolog kobiety, w którym włącza ona tak zwaną rozkminkę i zaczyna analizować, dlaczego tej herbaty ten mąż jej nie zrobił. Pewnie o mnie zapomniał albo udawał, że nie słyszy, a tak w ogóle to zawsze myśli tylko o sobie i do tego jest leniwy. Drogie panie, czy wy też tak macie? Ja czasem tak mam i stąd pomysł na dzisiejszy filmik, ale idźmy dalej. Zamiast po prostu zapytać, gdzie moja herbata, bez żadnego zabarwienia emocjonalnego w głosie, mówisz, a mi to herbaty nie zrobiłeś. I w tym miejscu należy się wielki szacun dla panów, bo oni najczęściej nie doszukują się w takich sytuacjach drugiego dna i nigdy by tak nie zapytali, ponieważ nie usłyszeli twojej prośby, czują się nieswojo i zaczynają się tłumaczyć. Przecież nie chciałaś. A co robią kobiety? Najczęściej, bo nie chciałabym generalizować, przekładają atak. Jak to nie chciałam? Przecież prosiłam. Naprawdę nie słyszałem, odpowiada facet. Dlaczego się wściekasz i na mnie krzyczysz? Zaraz zrobię ci tą cholerną herbatę. Kobiecie robi się trochę nieco głupio i zamiast przeprosić ją za swój wybuch, odwraca kotem ogonem i mówi, przecież ja tylko zapytałam. Serio? Czy uważasz, że zdanie, a mi to herbaty nie zrobiłeś, zawiera w sobie pytanie? Przecież raczej jest to stwierdzenie. No, na upartego można by było stwierdzić, że jest to pytanie, bo na końcu był znak zapytania. A mi to herbaty nie zrobiłeś? Tylko czy zdanie wypowiedziane tonem pełnym wyrzutu i pretensji jest pytaniem? To tak jakbyś chciała dowiedzieć się od swojego dziecka, dlaczego dostało jedynkę z klasówki i zamiast zapytać, widzę, że pytania ci chyba nie podeszły, mówisz, jak to się stało, że znów dostałeś jedynkę? Albo pracownik, który po raz trzeci w tym tygodniu zawalił wysłanie transportu, a ty pytasz, ty znowu tego nie wysłałeś? To nie są pytania, to są zdania atakujące, które nie dają szans na wytłumaczenie się. Proponuję następnym razem policzyć do trzech i bez emocji i złości po prostu zapytać. Zrobiłeś mi herbatę? Wtedy stwarzasz przestrzeń do rozmowy i druga strona nie odbiera tego jak atak. Poza tym ty, dowiadując się o przyczynę, luzujesz gumę i przestajesz się spinać. Zatem, drogie panie, jeśli was ta sytuacja nie dotyczy, gratuluję i tak trzymajcie. Natomiast jeżeli zdarza wam się tak zareagować, to nie dziwcie się potem, że ze sobą nie rozmawiacie, bo atakowanie to nie jest rozmowa. Wrzuć na luz. Korona ci z głowy nie spadnie, jak sama zrobisz sobie tą herbatę. Za dzisiaj wam dziękuję i zapraszam na kolejną środę.